Polityczny zwrot akcji. Prezydent znał plan już wcześniej, Jarosław Kaczyński wicepremierem. Prezydent wiedział o tym pomyśle wcześniej. Jak ujawnił w czwartek 24 września, Ryszard Terlecki, Jarosław Kaczyński ma wejść do rządu i zostać wicepremierem. Prezydent Andrzej Duda zna tę koncepcję od dłuższego czasu. Na początku września był w tej sprawie konsultowany, powiedział w gościu wydarzeń w Polsat News rzecznik prezydenta, Błażej Spychalski. Jak dodał, Andrzej Duda w pełni popiera i zaakceptował tę koncepcję. W czwartek 24 września szef klubu PiS Ryszard Terlecki powiedział, że wszystko wskazuje na to, iż prezes PiS będzie w rządzie wicepremierem. Jak informował wcześniej polsatnews.pl, Jarosław Kaczyński będzie szefem Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa. Będzie nadzorował Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Prezydent Andrzej Duda zna tę koncepcję od dłuższego czasu. Na początku września był w tej sprawie konsultowany, powiedział w gościu wydarzeń w Polsat News Błażej Spychalski. Jak dodał, prezydent w pełni popiera i zaakceptował tę koncepcję. Prowadzący program Bogdan Rymanowski zapytał, co prezes Kaczyński da nowemu rządowi. Pewnie wprowadzi nową dynamikę do rządu i spowoduje, że współpraca będzie zdecydowanie lepsza, ocenił Spychalski. Jak podkreślił, widać było po reakcji koalicjantów, Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina, że takie oczekiwanie było wyrażone. Konflikty w rządzie są rzeczą naturalną. Rzecznik prezydenta został również zapytany o to, kto wygrał spór w Zjednoczonej Prawicy. Nie ma co tego rozpatrywać w takich kategoriach. Jest pewna publicystyka polityczna, którą zajmują się dziennikarze, ale jest też kwestia realnej polityki, którą zajmujemy się my, politycy. Doszło do przesilenia i potrzebny był moment oczyszczenia, rozmowy. Wydaje mi się, że jesteśmy w takim miejscu, że Zjednoczona Prawica może dostać nowej siły, nowego uderzenia, stwierdził Spychalski. Zapytany o animozję między premierem Mateusz Morawieckim a Zbigniewem Ziobrą, rzecznik prezydenta podkreślił, że konflikty na poziomie rządowym są rzeczą zupełnie naturalną. Najważniejsze, żeby polskie sprawy były dobrze prowadzone i tego prezydent oczekuje, dodał. Jak podkreślił Spychalski, w polityce bardzo ważna jest transparentność. Obecność Jarosława Kaczyńskiego w rządzie z całą pewnością tę transparentność jeszcze podbudowuje, powiedział. Dymisja ministra Ardanowskiego? Spychalski został również zapytany o to, czy minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zostanie zdymisjonowany. Rzecznik prezydenta odpowiedział, że taki wniosek dotąd nie wpłynął. Współpraca pana prezydenta z panem ministrem jest bardzo dobra i ona jest bardzo bliska od wielu lat. Pan prezydent z panem Ardanowskim współpracowali w kancelarii Lecha Kaczyńskiego. Jest on przez nas oceniany bardzo dobrze, powiedział Spychalski. Rzecznik Andrzeja Dudy podkreślił jednak, że o kształcie rządu decyduje premier.